Witam Was, moi kochani, bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Z tej strony tarocista Adrian. Kłaniam się bardzo nisko i zapraszam Was, moi drodzy, na krótką prezentację, w której opowiem Wam o wszystkich ostrzeżeniach dotyczących poszczególnych znaków zodiaku na maj. Także warto, żebyście trochę posłuchali i dowiedzieli się, na co trzeba uważać w maju. Pierwszym znakiem zodiaku jest baran, więc zaraz zobaczymy, co nam karty pokażą. Jeśli chodzi o barany, na co barany będą musiały zwrócić szczególną uwagę. Jeśli chodzi o barany, barany przede wszystkim będą miały dużo stresów, dużo nerwów związanych z pracą. Także, drogie barany, nastawcie się, że maj będzie czasem naprawdę wymagającym, intensywnym. Dodatkowo również przy baranach mam ostrzeżenie dotyczące inwestowania pieniędzy. Jakieś takie instrumenty ryzykowne, typu na przykład giełda, waluty i tym podobne. Także na to również zwracam szczególną uwagę. Dodatkowo również mam tutaj taką sugestię, aby nie pożyczać pieniędzy w tym miesiącu. Chodzi o pożyczanie pieniędzy na procent. Także tak wygląda sytuacja u baranów. I zaraz zobaczymy, co u byków słychać. Byki. Na co byki z kolei muszą uważać? Bo u baranów to tak mocno materialny świat się pokazał. Już sprawdzam. Jeśli chodzi o byki, bardzo dużo jakichś takich lęków, obaw w życiu rodzinnym, w życiu uczuciowym. Również karty podpowiadają mi, aby nie angażować się w konflikty, jakieś takie rodzinne, towarzyskie, które gdzieś tam już od dłuższego czasu eskalują. Byki, nie zamiatamy spraw pod dywan. Po prostu, jeżeli zdarzy Wam się zrobić coś złego, coś niedobrego, nie bójcie się o tym powiedzieć głośno. Nikt Was za to nie skarci, a mimo wszystko wasza reputacja na tym znacząco nie ucierpi, a pokażecie się po prostu jako uczciwe osoby. Dla byków mam również ostrzeżenie przed nadmiernym spożywaniem napojów wyskokowych. Będzie to miało, moi drodzy, niestety bardzo zły wpływ nie tyle na całe wasze zdrowie, co na waszą wagę. I jak to można by ładnie rzec, cały proces diety odchudzania szlak trafi. Dobrze, kolejny znak zodiaku, moi drodzy. Po byku mamy bliźnięta. Zobaczmy, na co bliźnięta muszą uważać. Co bliźniąt się nam pokaże? Jeśli chodzi o bliźnięta, moi drodzy, niczego nie róbcie na siłę. Wszystkie wasze działania, wszystkie wasze decyzje muszą być przemyślane. Najlepiej spisane na kartce. Nawet jeżeli z kimś na coś się umawiacie, to również musi to być wykonane w taki sposób, aby był na to dowód, ślad. Kolejna sprawa. Byki, przepraszam, bliźnięta będą miały drobne problemy zdrowotne. Problemy będą dotyczyły, moi drodzy, odporności. Także również na to uczulam. I dodatkowo mam tu jeszcze taką informację, że będą jakieś zmartwienia poprzez starszą osobę z rodziny. Także zobaczmy teraz kolejny znak zodiaku. Po raku mamy, po bliźniaku mamy raka. Zobaczmy, co tam u raków. Co tam u raków się zadzieje, wydarzy, raki. Drogie raki, u was niestety mocno w maju ucierpi życie rodzinne. Będzie to spowodowane stresem, nerwami, które będziecie przynosić do domu. Lęki, obawy, to nawet nie o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o jakąś złą atmosferę, zły klimat, który wyniesiecie z pracy. Takie mam tutaj pokazane informacje. Kolejna rzecz, niepotrzebne wydawanie pieniędzy na głupoty, jak również mam ostrzeżenie przed zarysowaniem samochodu, szczególnie w parkowaniu gdzieś przy filarze lub słupku. Także raki, oczy dookoła głowy, parkując samochód, na przykład w takim miejscu, w którym jest ciasno, czyli jakiś parking pod blokiem, czy parking przy galerii handlowej. Dobrze, kolejny znak zodiaku to jest lew. Co tam u lwa? Sam jestem ciekaw, bo też jestem lwem zodiakalnym, więc zaraz zobaczymy, jak tutaj lwy się pokażą. Uła.
Lwy to niestety muszą uważać na wszystko, co jest związane z pieniędzmi i wydawaniem pieniędzy. Lwy, dla Was, żadne pożyczanie pieniędzy ani w jedną, ani w drugą stronę. Absolutnie nie możecie również podpisywać umów kredytowych w maju. Będzie to dla Was bardzo, ale to bardzo niekorzystne. Sporo też jakichś plotek na Wasz temat będzie się pojawiać, bo tutaj pokazują mi się zazdrosne, zawistne osoby, ale nie ma się co tym za bardzo przejmować, po prostu trzeba to ignorować. Mam ogólne takie ostrzeżenie, że to ognisko domowe jednak nie do końca będzie wyglądało tak, jak powinno wyglądać. Natomiast ja bym również radził wystrzegać się pokus, również cielesnych, mam na myśli zdradę, ponieważ na początku to nie wyjdzie na jaw, ale drogi lwy, za jakiś czas to się jednak tutaj pokazuje jako coś na wierzchu i niestety może Wam to zrujnować życie. Także mały skok w bok, a całe życie może wywrócić do góry nogami. Bardzo dziękuję. I przechodzę oczywiście do kolejnego znaku zodiaku, jakim jest panna. Także panna. Zobaczmy, co u panien. Co u panien nam się pokaże, jeśli chodzi o panny. Drogie panny, musicie trochę zadbać o ruch mimo wszystko. Nie możecie pozwolić na to, żeby gdzieś tam zalegnąć, czy to w domu, czy to w fotelu, czy to w pracy. Więcej ruchu, więcej aktywności na pewno będzie Wam potrzebne. Drogie panny, dla Was również niestety maj pokazuje się jako czas mocno taki bolący, tak go nazwę. Dlaczego? Dlatego, że będziecie uskarżać się na różnego rodzaju dolegliwości bólowe, czy to ból zęba, czy to ból głowy, czy to ból pleców. Na to też mocno uczulam. I drogie panny, uwaga, w trakcie wyjazdów, to nie chodzi o jakieś dalekie wyjazdy, ale mam tutaj ostrzeżenie o pozostawieniu jakiejś rzeczy w miejscu, do którego pojedziecie. Także również warto patrzeć, co się ma ze sobą i żeby ze wszystkim wrócić. Kolejny znak zodiaku, czyli waga. Zobaczmy, co dla wag nam się pokaże. Co uwagi. Drogie wagi, u Was maj rozpocznie się dosyć nerwowo. Będzie to spowodowane ilością spraw, która gdzieś tam się skumuluje. Karty również pokazują utarczkę słowną z osobą przełożoną w pracy. Także jakiś taki konflikt, jakieś takie poróżnienie. Drogie wagi, uważajcie też na swoją skórę w maju, bo tutaj możecie się uskarżać na różnego rodzaju problemy skóry i jakieś kwestie związane ze stopą. Natomiast dla Was maj nie jest jakimś takim czasem, w którym trzeba wystrzegać się inwestycji. Natomiast ja mam pokazane, żeby dokładnie czytać to, co podpisujecie, bo gdzieś jakieś dodatkowe pieniądze będą za coś naliczone, co Wam do końca potrzebne nie jest. Także tak wyglądają wagi i teraz zobaczymy, co u skorpionów. Co u skorpionów się pokazuje. Skorpiony. Dla skorpionów maj będzie dość takim ciężkim czasem. Ciężkim dlatego, że dużo stanów lękowych, dużo stanów depresyjnych. Mimo tego, że za oknem będzie piękna, słoneczna pogoda, dużo się będzie działo, to niestety skorpiony będą miały tendencję do doszukiwania się problemów tam, gdzie ich nie ma. Dodatkowo u skorpionów pokazuje mi się duże rozczarowanie wynikające z tego, że nie uda Wam się zrealizować jakieś założenie, które sobie gdzieś tam wcześniej pobraliście i z tego też mogą wynikać jakieś konsekwencje. Powinniście, drogie skorpiony, uważać na mężczyznę. Tutaj wychodzi mi mężczyzna po 40 roku życia, który może próbować Was wprowadzić w błąd, oszukać, skrzywdzić. I dodatkowo jeszcze przy skorpionach mam pokazaną informację, że taki dodatkowy zastrzyk finansowy, który gdzieś tam ktoś Wam obiecuje, no jeszcze w maju się nie ziści. Dobrze. Kolejnym znakiem zodiaku jest strzelec. Zobaczmy, co u strzelca. Ostrzeżenia dla strzelca, jakie są.
Oj, strzelcu, strzelcu, tutaj widzę, sporo cię będzie energii roznosić, żeby wydawać pieniądze gdzieś w świecie wirtualnym, w internecie. To niekoniecznie musi chodzić o zakupy, to mogą być jakieś gry, tego typu wydatki. Przestrzegam przed tym, bo niestety sporo drobnych kwot, które gdzieś tam pójdzie, potem jak sobie to podliczysz, to okaże się, że majątek został wydany tak naprawdę na coś, z czego tak naprawdę żadnej wymiernej korzyści nie uzyskasz. Niestety dla samotnych strzelców będzie to czas takiej eskalacji tego poczucia złości z tej samotności, ale w maju na razie nie widzę, żeby coś się miało w tym temacie jakoś znacząco zmienić. I u strzelców jeszcze pokazuje się jakaś taka sprawa urzędowa, formalna, mocno w maju do załatwienia, ale spokojnie powinno się wszystko udać. I zobaczmy teraz, co u koziorożca. Co u koziorożca się pokazuje? Jakie są ostrzeżenia dla koziorożca? Fałszywa kobieta o ciemnych włosach będzie próbowała tutaj coś namieszać, także sporo plotek jest tutaj pokazanych i sporo jakichś takich sytuacji, gdzie ktoś będzie próbował koziorożcę wpędzić w poczucie winy. Także przed tym również tutaj przestrzegam, żeby nie dawać sobie wmawiać jakiegoś poczucia winy. Kolejna rzecz, która mi się tutaj pokazuje, to sprawy związane bezpośrednio ze zdrowiem. Na wszystkie podwójne narządy koziorożce będą musiały w maju zwrócić uwagę. Dodatkowo sytuacji nie będzie łagodził fakt, że w domu, w pracy cały czas będziesz czuć jakieś takie napięcie. Żeby odreagować, wyjdź po prostu na dłuższy spacer i będzie naprawdę dobrze. Kolejny znak zodiaku, czyli wodnik. Zobaczmy, co u wodników się pokaże. Są ostrzeżenia dla wodników. Oj, drogie wodniki, maj to będzie dla was kiepski miesiąc, jeśli chodzi o finanse. Jeżeli prowadzisz własną firmę, własny biznes, to nie spodziewaj się zbyt wiele. Staraj się już teraz podejmować działania, żeby jakoś ściągnąć pieniądze do siebie, ściągnąć tych klientów, bo niestety sami ci klienci drzwiami i oknami walić nie będą. Szczególnie jeśli prowadzisz jakąś taką działalność związaną z upiększaniem wyglądu, poprawianiem wyglądu, z dodawaniem wyglądu, ale to nie chodzi tylko o wygląd ludzki, ale również jakieś takie kwestie remontowe, budowlane. Jakiś taki przestój, zastój mi się w tym maju pokazuje dla was. Tutaj dodatkowo mam również pokazaną informację, że osoba z rodziny, tutaj wychodzi mi kobieta o jasnych włosach, niestety również będzie próbowała namówić cię na coś, co dla ciebie będzie bardzo niekorzystne, więc przed tym przestrzegam. Natomiast dla was dobry czas na oszczędzanie. Także bardzo się cieszę. I jeszcze zobaczmy, co u ryb. Jeszcze zobaczmy, co u ryb słychać. Co dla ryby? No, drogie ryby, dla was maj jest takim okresem, w którym w zasadzie będziecie się o wszystko martwić. Karty pokazują zmartwienia i w życiu rodzinnym, i w życiu zawodowym. Sporo jakichś takich niespodziewanych spraw spadnie wam na głowę. Sporo jakichś takich kwestii do wyjaśnienia. Także również na to uczulam. Czas na pewno na oszczędzanie pieniędzy niż na ich wydawanie. To od razu mogę powiedzieć. I dodatkowo również ryby musicie w maju, najpóźniej druga połowa maja, zrobić sobie kontrolne badania krwi. Także jest trochę tych ostrzeżeń. Także, moi drodzy, to były ostrzeżenia dla wszystkich znaków zodiaku. Bardzo wam dziękuję i oczywiście zapraszam na nasz kanał YouTube'owy, gdzie znajdziecie więcej horoskopów i ciekawych filmów. Bardzo dziękuję.